Dymson kontra Borowski. Start. Krótka sytuacja, Łukasz Borowski zaczął mnie obrażać na social mediach. Nie dałem się sprowokować, ale miarka się przebrała. Koniec tego wszystkiego, czas wyjaśnić to w klatce. Dymson wywodzi się z reality show. Tam pajacował, wszedł do naszego świata, tutaj też pajacuje. Wybije mu to z głowy. Świetnie, Borowski przed szansą zakończenia tego pojedynku w rundzie trzeciej. Obaj panowie bardzo się nie lubią i żaden z nich tego nie ukrywa. Wydaje mi się, że klatka FEN to jest idealne miejsce, żeby rozwiązać ten konflikt. Pokonałem Marcina Najmana w 36 sekund. Ja myślę, że Marcin Najman pokonałby ciebie w 30. Pewno ta walka nie wyjdzie z pierwszej rundy na bank, ale myślę, że to nie ja będę leżał, tylko on. Trypson miał się bić 3 razy na fenie, 3 razy dostał kontuzji, uciekał od walk i prawdziwych zawodników. To mam nadzieję, że tym razem nie obstra zbroi i wejdzie do klatki ze mną. Borowski walczył już z Oleksiejczukiem, walczył z Kołeckim. 2 razy dostał w pierdziel. Czas na 3. raz, do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że zakończy jego karierę. Walczę, chcę być bohaterem dla swoich dziewczynek. Chcą, żeby tata wygrywał. Widzą puchary w domu. Cały czas mówią: tata, kiedy kolejny puchar do domu przyniesiesz? Widziałem jego walkę na FFF. To była dla mnie porażka. Jego ciosy, to wszystko, takie było wszystko chaotyczne i nie widziałem, żeby się tam w tych walkach rozwinął. Jest to doświadczony zawodnik, ma za sobą 12 walk, a zachowuje się jak gówniarz, który debiutuje, obrażając, szukając poklasku, chce się wybić na moich plecach. Pawłowi zależy na popularności, a tą popularność mu zagwarantuje. W pierwszej rundzie mam zamiar go znokautować, ludzie będą odtwarzać ten filmik 1 000 000 razy. Obaj zawodnicy nie darzą się sympatią i będą chcieli sobie w klatce sporo udowodnić. Kto wygra? Podrażniony Borowski czy kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa Trybała? Trypson kontra Borowski. Zamów galę już dziś w usłudze pay-per-view i oglądaj FEN 31 28 listopada. Wejdź na stronę fenmma.tv i przeżyj ogromne emocje razem z nami. FEN MMA.